Jeżeli szukacie uniwersalnej latarki czołowej, takiej, która przyda Wam się na przykład w pracy, przy domu czy w warsztacie, podczas biegania, czy chociażby podczas biwaku, a nawet do eksploracji jaskiń, to wideo jest właśnie dla Was, ponieważ pokażemy w nim nowy model latarki Olight Arite 2S. Zanim jednak zaczniemy, oczywiście przypominam Wam, że aby być na bieżąco ze wszystkim tym, co dzieje się z naszymi produkcjami wideo, wystarczy, że zasubskrybujecie nasz kanał na YouTube. Arite 2S to bardzo uniwersalna latarka czołowa. Świeci z maksymalną mocą 1000 lumenów i ma zasięg 140 metrów. Na początek kilka słów o budowie. Latarka, jak to u Olighta, została wykonana z aluminium lotniczego. Posiada normę szczelności IPX4, a więc możecie ją używać nawet w niewielkim deszczu. Wygodę noszenia na głowie zapewnia elastyczna opaska. Głowicę możecie poruszać w kącie do 60 stopni. Z tyłu znajduje się port akumulatora. Akumulator ma pojemność 2600 mAh i naładujecie go za pomocą kabla, który dostajecie w komplecie. Pod portem ładowania znajdują się czerwone diody, dzięki którym będziecie widoczni z tyłu, a więc możecie latarki używać podczas biegania czy jazdy rowerem. Najważniejsze jednak jest to, jak ta latarka świeci. Mamy tutaj aż 3 diody, dwie białe i czerwoną. Główna biała dioda to dioda LED High Performance. Arite 2S został wyposażony również w czerwoną diodę, która świetnie sprawdzi się w terenie. Przypominam, że światło czerwone nie ma wpływu na akomodację oka, a także nie oślepia. Latarka świeci w 4 trybach i ma aż 10 konfiguracji. Mamy tutaj tryb Flood, w którym latarka świeci światłem rozproszonym, tryb Spot, czyli światło punktowe. Mamy również tryb Flood plus Spot, gdzie latarka świeci zarówno światłem rozproszonym, jak i punktowym. Latarka została wyposażona również w bezdotykowy system obsługi, dzięki czemu będziemy mogli ją obsługiwać ruchem ręki wtedy, kiedy ręce mamy w rękawicach bądź są mocno zabrudzone. Trybami steruje zaawansowana elektronika znajdująca się wewnątrz latarki. Również elektronika steruje poborem prądu przez diody. Dzięki niej latarka będzie w każdym trybie świecić z jednakową mocą aż do wyczerpania akumulatora. Olight Arite 2S to bardzo uniwersalna latarka. Dzięki wielu trybom możecie ją wykorzystać praktycznie w każdej sytuacji. Znajdzie swoje miejsce w schowku samochodowym, w domu czy w warsztacie. Zabierzecie ją ze sobą na przykład na biwak czy po prostu na wyprawę turystyczną. A także, tak jak powiedziałem na początku, sprawdzi się chociażby przy eksploracji jaskiń. To tyle o tej latarce, a ja na koniec oczywiście zapraszam Was do odwiedzania naszych mediów społecznościowych. Zaglądajcie na nasz Facebook, YouTube, Instagram i Twitter.